Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię, która liczy około 1000 artystów. Oglądajcie naszą relację, żeby dowiedzieć się, kto dostał tą nagrodę. Śmieję się, że produkcja muzyczna roku jest najważniejsza, bo mój producent jest takim po prostu niewierzącym siebie, niepewnym siebie człowiekiem i mam nadzieję, że to docenienie go, dobrze na niego wpłynie po prostu. Jeżeli jest się nominowanym po raz pierwszy, no to wtedy powiedzmy aż tak bardzo się tego nie oczekuje i aż tak bardzo się tego nie przeżywa. Natomiast po tylu latach funkcjonowania na polskich rynku, jak ja mam okazję tutaj funkcjonować, no to rzeczywiście taki Fryderyk chyba cieszy troszeczkę bardziej. Myślę, że ten pierwszy to był najgorszy, bo wtedy byłam najbardziej zestresowana i w ogóle bezsensownie, bo po prostu z tego całego stresu zapomniałam o wszystkim i wszystkich, którym miałam podziękować. Także język się plącze i tak naprawdę w żaden sposób się nie można przygotować. Spodziewaliśmy się dwóch raczej. Nie spodziewaliśmy się piosenki roku na pewno i czegoś tam jeszcze roku. Ale cztery to jest odpowiednie. Jest aż czterech i myślę, że po jednym się należało. Ja na przykład dostałem za świeżą farbę na włosach. Dla Was liczą się bardziej nagrody od publiczności czy właśnie od Akademii? Liczą się inaczej. To tak jak z piwem i z wódką. Czasem lubisz bardziej napić się piwa, a czasem lubisz bardziej się napić wódki. Ale to i to świetnie kopie i świetnie wchodzi. Zdecydowanie bardziej cenię sobie, jeśli doceniają mnie słuchacze, ludzie, których nie znam i którzy nie mają wobec mnie żadnych uprzedzeń, a którzy są bardziej jednak obiektywni. Wszyscy o to pytają, gdzie postawię Fryderyka. On jest naprawdę bardzo ciężki, więc to nie może być cienka półeczka, tylko coś naprawdę stabilnego i jakieś miejsce, do którego nie będzie mogła dosięgnąć moja córka. W toalecie. Oczywiście. Bo słyszałam, że to jest super miejsce na stawianie statuetek. Powiedz mi, jakie to jest uczucie otrzymać debiut roku? Bardzo miłe uczucie. Duże zaskoczenie, ale bardzo miłe uczucie.